Romuald Muraski, wójt gminy Konstantynów. Dokładnie to nie jestem w stanie określić, ale myślę, że to jest ponad 35 lat, jeszcze za czasów województwa bialsko-podlaskiego. Tradycyjnie co roku obchodzono dożynki, takie pamiętne dożynki to są wojewódzkie z 1995 roku i w 2001 roku były dożynki powiatowe w Konstantynowie, a dożynki gminne nie były w tradycji takiej corocznej, bo mamy swoje święto w postaci Dni Konstantynowa i to jest taka impreza, na której się koncentrujemy i skupiamy szczególną uwagę. Po mszy świętej w kościele parafialnym odprawionym przez księdza biskupa Piotra Sawczuka, po błogosławieństwie wieńców został poświęcony, odrestaurowany pomnik, krzyż. To jest takie wotum wdzięczności rolnikom, ale odległych czasów, bo pomnik powstał w 1843 roku. Teraz podlegał takiej gruntownej renowacji. No myślę, że wygląda okazale. Dzisiaj ksiądz biskup poświęcił ten odrestaurowany monument. Po poświęceniu w barwnym korowodzie udaliśmy się do Parku Platerów. Tutaj część oczywiście oficjalna, przekazanie chleba, no, przemówienie zaproszonych gości i oczywiście występy zespołów ludowych z województwa mazowieckiego, podlaskiego. No i nasi lokalni muzycy będą się tutaj prezentowali do godziny 20. Taką atrakcją oczywiście to jest pokaz kuchni koreańskiej. Po godzinie 16 pan Hyun-jong Kim będzie prezentował swoje umiejętności kulinarne. Będzie można zadegustować, spróbować, a nawet przygotować te potrawy. Myślę, że taka atrakcja. No niestety warunki pogodowe troszkę nam ograniczyły możliwości tej imprezy, bo i są przygotowane kłady, nie mamy placu zabaw. No niestety to wszystko ze względu na bezpieczeństwo musieliśmy po prostu, nie pozwoliliśmy na to, żeby tego typu jak gdyby dodatkowe atrakcje były. No, ale myślę, że ta pogoda jest też taka przejściowa. Mam nadzieję, że jeszcze deszcz przestanie do godziny 20. Są tutaj występy, po godzinie 20 zabawa taneczna. Myślę, że jeszcze każdy znajdzie czas, żeby sobie mile spędzić to popołudnie. No jestem pod wrażeniem, bo koła gospodyń wiejskich się bardzo ładnie zaprezentowały, przygotowały swoje potrawy, przygotowały wieńce, więc jestem bardzo gorąco im za to dziękuję i myślę, że dzięki takiej współpracy pracy i zaangażowaniu wielu osób imprezy mogą być organizowane i za to bardzo, bardzo gorąco składamy ogromne podziękowanie tym wszystkim. No myślę, że to jest rok bardzo trudny. To jest rok bardzo trudny. Niektórzy nawet mi powiadali, że jeszcze są pola, gdzie stoi zboże, ale to tylko z tego tytułu, że woda stoi na tym polu i nie mogą kombajny wjechać i zebrać tego ziarna. No bardzo, bardzo trudny. Sadownicy na ten moment mają też podzielone zdania. Dość dobrze obrodziły porzeczki, ale pod kątem takim, że miały dość wysoką cenę. Ale natomiast wiśnie miały dość niską cenę. Mieliśmy opady gradu, więc część owoców została zniszczona. Tak generalnie nie ma optymizmu. Rolnicy raczej pozytywnie nie oceniają tego roku. Plony ziarna zbóż też nie były za wysokie, więc generalnie był to rok bardzo trudny, ale z ogromnym kaprysem pogodowym. To jest najgorsze, co może spotkać rolnika.